Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Wam o serverlessie. Zacznę przede wszystkim od definicji serverlessa, bo serverless, jak przystało na buzzworda, ma tyle definicji, ile osób się wypowiada na temat tej technologii, więc zacznę od swojej bardzo prostej definicji, a później omówię Wam plusy, minusy tego rozwiązania oraz projekty, w których moim zdaniem użycie serverlessa ma sens, a w których niekoniecznie. Ale Artur, przecież w serverless są serwery. Nie ty pierwszy wpadłeś na ten żart, nie pierwszy raz słyszę to i na każdej konferencji się zawsze przynajmniej jedna mądra osoba krzyczy ten argument. Nie bądź jak ta osoba. Pierwszy warunek to jest to, że przede wszystkim nie interesuje nas system i sprzęt. Czyli piszemy kod i tutaj nieważne, czy to jest funkcja javascriptowa, czy to jest funkcja w PHP, czy to jest jakiś fragment kodu w Go. Po prostu piszemy kod i wrzucamy go do tej takiej czarnej skrzyneczki, którą w tym przypadku jest serverless. I nie interesuje nas, czy jest pod spodem zainstalowany na przykład CentOS, czy Ubuntu w wersji 18, czy to jest w ogóle jakiś system Microsoftu. Nie interesuje nas, czy tam jest skonfigurowany jakiś firewall. Po prostu jakby skupiamy się tylko i wyłącznie na kodzie, który chcemy wdrożyć do usługi serverlessowej, która po prostu jest dla nas taką abstrakcją. Oczywiście jest ona pod spodem zarządzana przez usługodawcę, ale nas z punktu widzenia użytkowników serverlessa w żaden sposób to nie interesuje. Drugi warunek to jest, że płacimy za konkretne użycie, konkretną liczbę razy, jaką połączyliśmy się z naszą usługą serverlessową. Na przykład, jeżeli mamy serwer tradycyjny i chcemy mieć na nim, nie wiem, 16 giga RAM-u i na przykład potężny dysk i jakiś potężny procesor, to płacimy $150 miesięcznie i czy się stoi, czy się leży, $150 się należy. A w serverlessie jest tak, że po prostu deployujemy naszą funkcję, na przykład do AWS-a, Lambda, czy nie wiem, do jakiejś usługi z Azure'a, tam po prostu wrzucamy naszą funkcję i jeżeli ta funkcja zostanie wywołana 1000 razy, to zapłacimy za te 1000 wywołań. Oczywiście cennik usług serverlessowych nie jest taki prosty, że za 1000 wywołań zapłacimy tyle. Oczywiście zależy to od wielu różnych czynników, między innymi na przykład jak długo chodzi nasza Lambda, jak mocno ona korzysta z różnych zasobów. To już zależy od różnych jakby dostawców rozwiązań serverlessowych. O tym nie będzie w ogóle ten odcinek. Ten odcinek jest bardziej o tym, żeby powiedzieć Wam mniej więcej, czym jest serverless, tak z punktu widzenia, tak na chłopski rozum, do czego to się przydaje, a do czego nie. Ale odbiegłem od tematu i idę do kolejnego warunku, który musi być spełniony i jest on bardzo ważny w serverlessie. To jest to, że serverless musi się nam samoistnie skalować. Czyli po prostu my wrzucamy naszą funkcję, na przykład na Lambda, czy tam do tego Microsoft Azure, wrzucamy kawałek naszego kodu i teraz nas nie interesuje, czy na przykład jutro tą Lambdę wywoła jednocześnie w danym momencie 10 tysięcy osób. A jednak, jeżeli mamy własny serwer, jeżeli wszystko konfigurujemy samemu, taką usługę, no to jednak może nas to interesować, bo może się okazać, że nasz serwer tradycyjny nie jest gotowy do przyjęcia tak dużej liczby użytkowników jednocześnie. Więc tutaj musimy mieć te trzy warunki spełnione, żebyśmy w ogóle mogli mówić o tym, że korzystamy z serverlessa. Czyli nie interesuje nas system i sprzęt, to jest schowane za pewnego rodzaju abstrakcją. Później płacimy za użycie, czyli nie mamy jakichś stałych miesięcznych opłat, nie mamy jakichś planów. Skalowanie jest po prostu, nazwijmy to, wliczone w cenę i po prostu nie musimy się tym przejmować.
Dobra, ale skąd w ogóle wziąć serverlessa, tak? No, serverless to nie jest raczej coś, co możemy zainstalować na swoim serwerze. Musimy mieć jakiegoś usługodawcę. No i najpopularniejszy jest Azure, jest AWS, tam macie Lambda. Kolejna rzecz to Google Functions. Kolejna rzecz, z której ja na przykład korzystałem i która bardzo mi się podoba, to jest Cite. Cite pod spodem korzysta z AWS-a albo Google'a, więc jest tak naprawdę w pewnego rodzaju trochę takim raperem. Więc wraperem, nie raperem, który jakby pod spodem łączy się z tymi usługami. No i takim samym jakby narzędziem jest też framework serverless, który pozwala nam po prostu pisać kod bez zastanawiania się, czy pod spodem to będzie zdeployowane na AWS-ie, czy na Google Functions, czy na Azure. A oczywiście ma to zaletę taką, że nasz kod serverlessowy, który piszemy na przykład w JavaScriptie, nie jest jakby zaszyty na stałe z danym konkretnym rozwiązaniem. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj AWS mówi, że od jutra będzie kosztować 10 razy więcej, no to nie musicie w popłochu przenosić wszystkiego ręcznie z AWS-a na Google Functions, ale możecie po prostu sobie skorzystać z frameworka serverless i ustawić sobie adapter, czy tam jakąś konfigurację, która powoduje to, że wasz kod zostanie wrzucony na przykład na Google Functions. Więc ja tutaj bym zalecał korzystanie z Zite'a albo serverless framework, no chyba że jesteście już mocno, mocno po prostu wbici w AWS-a albo w Azure'a, tam macie miliony różnych usług i to jest jedyne miejsce, z którego fajnie wam się korzysta, no to oczywiście nie będę tutaj zachęcał do korzystania z innych rozwiązań. Jakie są plusy serverless? No przede wszystkim możesz się skupić na kodowaniu, tak? Czyli jeżeli jesteś frontend developerem, nie masz pojęcia, jak się konfiguruje w firewalle, nie masz pojęcia, jak się ustawia Nginxa, nie chcesz konfigurować SSL-a i różnych takich rzeczy, no to oczywiście serverless wydaje mi się takim dobrym rozwiązaniem na początek, którym możesz po prostu wypchnąć swój kod, nawet wyklikać to z poziomu przeglądarki i po prostu zdeployować sobie jakąś funkcję i wywoływać ją ze swojego kodu. Kolejna rzecz, no to łatwa skalowalność, tak? Czyli jeżeli wiesz, że na przykład może się zdarzyć, że dzisiaj z twojej usługi korzysta 1000 osób, a jutro na przykład to będzie 10 tysięcy albo i więcej, no to wtedy też jakby plusem skorzystania z serverlessa jest to, że tą skalowalnością po prostu nie musicie się przejmować, bo ta skalowalność po prostu będzie odzwierciedlona na waszym rachunku za usługi. Kolejna rzecz, no to pay per use, czyli na przykład jeżeli mamy jakąś usługę, którą potrzebujemy raz w czas, no to nie musimy konfigurować serwera i płacić za tą usługę, nie wiem, miesięcznie nawet te 5 dolców, tylko możemy ją wywołać raz dziennie, czy tam raz w tygodniu, czy ile razy nam to tam nie jest potrzebne i jesteśmy w stanie zapłacić tylko za określoną liczbę wywołania tej usługi, więc to też jest niesamowity plus, ale pamiętajcie, że jak są plusy, to są też minusy. No i minus, no to jest przede wszystkim nowy paradygmat do nauki. Paradygmat, mam tu na myśli takie podejście, tak? Jeżeli wcześniej po prostu wrzucaliście coś na serwer, no to jakby sprawnie poruszacie się w tym obszarze, a tutaj jednak macie Lambda, bo Lambda trzeba sobie, Lambda, przepraszam, usługę serverlessową, która działa w nieco inny sposób niż zwykły serwer, więc za każdym razem jak ją uruchamiacie, jak tak naprawdę zwracacie się do waszej usługi serverlessowej, to musicie pamiętać o tym, że ta usługa za każdym razem może zostać odpalona na zupełnie innym sprzęcie, na zupełnie innym serwerze, na zupełnie innym regionie. I nie macie tam stanu, więc na przykład jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że możecie łatwo sobie na przykład utrzymywać połączenie między poszczególnymi zapytaniami do serwera, jeżeli mocno na tym polegacie, no to w serverlessie pewnie też da się to zrobić, ale nie jest to takie proste jak przy takim serwerze tradycyjnym, więc trzeba po prostu trochę przeskoczyć z myśleniem i
jakby zaadoptować się do nowej sytuacji. Kolejna rzecz, no to limit czasu działania funkcji, tak? Czyli po prostu jak macie własny serwerek, no to tam coś w tle może się wykonywać cały dzień, tak? Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. A tu jednak przy takich standardowych serverlessowych rozwiązaniach od AWS-a, czy Azure'a, czy Google Functions, to jednak macie pewien limit czasu działania waszej funkcji i jeżeli ta funkcja po prostu działa dłużej, no to zostanie ubita i to też jest jakby kolejny narzut na wasz kod, żeby obsługiwać jakby takie lambdy, które się nie wykonały, tak. A kiedy tak naprawdę serverless to dobre rozwiązanie? No przede wszystkim myślę, że serverless nadaje się świetnie do takich produktów bądź usług, gdzie możemy mieć duże skoki w natężeniu ruchu. Czyli na przykład, jeżeli wiecie, że nie wiem, wasz klient we wtorek kupuje reklamę w Super Bowlu albo przed milionerami, albo przed wiadomościami w TVP i najprawdopodobniej dużo ludzi wejdzie szybko na waszą stronę, no to wtedy warto jest pomyśleć sobie, jak obsłużyć te nagłe skoki ruchu. No i oczywiście, jeżeli nie chcecie korzystać z serverlessa, chcecie korzystać ze swoich jakichś tradycyjnych rozwiązań, no to trzeba to obsłużyć w jakiś sposób i oczywiście to zajmuje czas i pieniądze, a tutaj przy takiej usłudze serverlessowej może się to okazać dobrym i tańszym rozwiązaniem. Kolejna rzecz to jakieś różne proof of concept i eksperymenty. Jeżeli macie jakieś urządzenie, do którego chcecie zrzucać jakieś dane, no to jednak jeżeli chcecie postawić serwer, zabezpieczyć go w jakiś sposób, skonfigurować, no to na to wszystko musicie poświęcić jakiś czas, a po prostu stworzenie takiej usługi serverlessowej, zdeployowanie jej na jakimś serwerze często może zająć, no nie wiem, dosłownie parę minut. Możecie sprawdzić, czy to działa, czy to spełnia wasze jakieś tam założenia, czy spełnia to wasz eksperyment i później się zastanawiać, czy tak naprawdę ta lambda wam jest potrzebna, czy nie. Później druga rzecz, no to jednak jak masz różne serwery, no to jednak kupowanie, zamawianie ich w zależności od tego, od kogo, no to zwykle troszeczkę trwa, tak? W takich jakichś hostingowniach tradycyjnych to w ogóle może się okazać, że jakiś VPS to wystawiają ci go na przykład po godzinie i nie możesz go nagle na przykład anulować i zamówić sobie innego. A tutaj jednak przy takich podejściach serverlessowych jest to po prostu prostsze. No i kolejna rzecz, jeżeli nie umiesz w Linuxa i tutaj mam na myśli to, że po prostu nie wiesz jak skonfigurować serwer, nie wiesz jak skonfigurować Nginxa, Apache, nie wiesz po prostu jak wrzucić swój kodzik na serwer i później go wywołać, a w serverlessie po prostu możesz napisać coś tam deploy, now deploy, coś takiego i po prostu dostajesz w odpowiedzi endpoint, który jest gotowy do użycia. Więc może się to okazać także dobrym rozwiązaniem. No i kolejne, oczywiście, jeżeli jesteś ekspertem AWS-a albo Azure'a, jeżeli masz dużo usług, sprawnie się poruszasz w tym ekosystemie, wiesz jak tam wszystko w tych panelach skonfigurować, wyklikać, to się może okazać, że tak naprawdę wszystko jesteś w stanie zrobić sobie z okna przeglądarki, skonfigurować lambdy, wystawić je jako GraphQL, zabezpieczyć je jakimś systemem zabezpieczającym typu Cognito albo jakimś innym i po prostu to jest twoje naturalne środowisko, więc nie ma sensu wtedy no, grzebać, babrać w konsoli jakiegoś serwera, no, to jest oczywiste. Kiedy natomiast jest to złe rozwiązanie? No oczywiście, jeżeli musicie postawić jakiś sklep dla wujka Józka albo, nie wiem, prostą wizytówkę komuś zdeployować, no to myślę, że nie ma sensu kombinować nad jakąś lambdą, tylko w większości przypadków po prostu ci wystarczy jakiś serwer za $5 i po prostu wrzucisz tam coś, co masz do zrobienia i zapomnisz o tym, tak? A konfigurowanie do tego różnych lambd może dla ciebie jest super, ale jak wujek Stasiek czy tam wujek Józek później będzie chciał ten projekt przekazać komuś, bo ty już go nie będziesz chciał robić, bo będziesz miał za dużo pieniędzy, będziesz za dużo zarabiał jako deweloper, to po prostu nie ma sensu kombinować na siłę, tak? Po prostu jest prosty serwer z Apache'em, z jakimś tam Nginxem i
jest większe prawdopodobieństwo, że kogoś znajdziesz, kto po prostu będzie w stanie to przejąć. Później jest to złe rozwiązanie, jeżeli macie zadania, które długo trwają, tak? Jeżeli macie zadania, które na przykład skrapują jakieś portale i wyciągają z nich dane, tak? No to moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie na użycie Lambdy, bo czasami skrapowanie jakiegoś portalu trwa po prostu długo, no i jakby taka Lambda czy taka usługa działająca w Microsoft Azure może być po prostu skillowana, bo się wykonuje za długo. Kolejne rozwiązanie, jakie wymyśliłem, żeby były trzy punkty, to dużo danych i mało RAMu, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś, nie wiem, kodzik, który sobie operuje na bardzo dużej ilości danych, na przykład jakichś plikach CSV albo, nie wiem, jakichś modelach machine learningowych, to się może okazać, że twoja Lambda tak naprawdę potrzebuje stosunkowo mało RAMu, ale potrzebuje dostępu do dużego zbioru, dużej kolekcji danych i wtedy wydaje mi się, że może nie być to dobre rozwiązanie. Więc to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj, to tyle, co chciałem Wam powiedzieć o serverlessie. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem, mam nadzieję, że wiecie już, do czego można to stosować, a do czego nie. Dajcie znać w komentarzu, czy materiał był dla Was pomocny i czy robiliście już coś związanego z serverlessem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.